Baron. Na koniu Baron, 10-letni bałach. Zamysłem naszym jest, żeby te piękne obiekty, które tutaj Państwo widzicie, te domy, domki, prawda, stylizowane na miasteczko westernowe, w przyszłości będą wyposażone w autentyczne, ewentualnie zbliżone do autentyczności sprzęty związane ze starym fryzjerem, prawda, z zakładem fryzjerskim, zakładem kowalskim, z mennicą. Czasem ten ośrodek będzie taką ścieżką edukacyjną dla młodzieży, dla osób starszych, które mogą sobie przypomnieć, jak mogło to wyglądać. Z opowieści właśnie dziadków, babci, wnuczków, prawda, między innymi tu na terenie ośrodka poza ośrodkiem jazdy konnej mamy wiele możliwości noclegów, rekreacji, nauki jazdy konnej dla młodzieży. Mamy mini zoo prezentujący rzadkie zwierzęta, mamy także skazy maszynowicze. Daje to wiele możliwości poznawczych i zarówno dla młodych osób, jak i dla osób starszych. Zawodniczka to Magdalena Zechczak na koniu. Na poprawienie toru, tu prosimy panów z obcymi z grabiami, aby zagrać... ...Koniu Berta, 15-letnia klat, Rancho Stajnia w Kosinie. No za chwilę. Dobry? Hola, va, va, va.